To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest Paulina Peda, pływaczka, mistrzyni i rekordzistka Polski, olimpijka z Tokio, zawodniczka AZS AWF Katowice. Cześć Paulina. Cześć, dzień dobry wszystkim. Na stronie nasimistrzowie.pl w twoim profilu przy zakładce motto czytam: trzeba walczyć o swoje marzenia. Jakie marzenia już spełniłaś? Marzenia, no to na pewno ostatnie marzenie, które udało mi się spełnić, właściwie cel i marzenie, bo to dwa w jednym, to jest zejście poniżej minuty na moim koronnym dystansie, czyli 100 metrów z tyrem grzbietowym. Okej, ale jak rozumiem, nie spoczywasz na laurach, to jest dopiero początek, jesteś bardzo młodą pływaczką. Tak, oczywiście, apetyt rośnie w miarę jedzenia, aczkolwiek postawiłam sobie, już to pisałam na swoim fanpage'u, że był to cel długoterminowy. Tak naprawdę nie jestem w stanie jeszcze się pogodzić z tym, co się wydarzyło. Tak naprawdę co chwilę wracam do filmiku i przeżywam to jeszcze raz, bo ja dalej w to nie wierzę. Nawet muszę się przyznać, że 10 minut przed naszą rozmową obejrzałam ten wyścig. Dlatego na razie muszę chyba uspokoić organizm, wrócić do treningów i powoli będziemy jeszcze starać się urywać z tego jakieś setne. Czy jest to coś, co ciebie motywuje? Naprawdę wstajesz i na przykład, obejrzę sobie, co mi szkodzi. Tak się zastanawiałem, czy jak to jest u sportowców, jak taki Robert Lewandowski strzeli piękną bramkę, to czy ogląda sobie potem ją na YouTubie, i tak samo z tobą. Czy to jest taka rzecz, która towarzyszy ci ciągle? Mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą, która dosłownie ze 100 razy ogląda swój wyścig, bo bym wyszła chyba na troszkę upośledzoną. Dlaczego nie? Broń Boże, no to jest wielki wyczyn. Tak, napędza mnie to, oczywiście napędza mnie to, bo daje mi to taki namacalny dowód, że jestem w stanie to zrobić. Ja to zrobiłam, więc czemu by nie dalej poprawiać błędy? Na początku oczywiście patrzyłam na ten filmik, na ten wyścig pod kątem takiego zafascynowania, entuzjazmu, ale z czasem staram się zauważyć jak najwięcej błędów, żeby móc jeszcze coś poprawić. I to jest właśnie ten taki motorek napędowy, który chyba mnie i trenerów napędza do tego, by dalej urywać. W końcu jesteś pierwszą Polką, która osiągnęła taki wynik. Jak to brzmi w ogóle super. Tak, na początku troszkę żałowałam, że powiedziałam to na głos, że powiedziałam to w wywiadzie, bo zazwyczaj staramy się nie mówić o takich rzeczach, po prostu po cichu pracować ze swoim zespołem, po prostu spełniać jakieś tam swoje cele i marzenia właśnie, które mamy w głowie, które mamy między sobą. Ale z drugiej strony byliśmy tak blisko i oczywiście fajnie, że mamy też młode talenty, które rozwijają się w naszym polskim pływaniu, bo to też fajna sprawa, móc się ścigać w naszym polskim podwórku, krajowym podwórku, nie tylko za granicą, tak jak to na przykład mieliśmy przykład na ISL-u, co jest też niesamowitą sprawą, więc fajnie, że w Polsce rośnie też taki poziom rzeczywiście międzynarodowy, gdzie możemy się ścigać, możemy już wypływać takie wyniki już na naszym polskim podwórku. A jedna z przedstawicielek tych młodych talentów jest gościem Kafe AZS. Ja przypomnę, Paulina Peda jest z nami. Jak dużo wyrzeczeń na co dzień musisz ponosić w związku z karierą pływaczki? Na pewno są to liczne zgrupowania, które wiążą się z wyjazdem do innego miasta albo do innego kraju, co też jest plusem oczywiście, jeżeli jest to fajny, ciepły kraj. Ale oczywiście jest to tak, jest to poranne treningi. Oczywiście też po treningu zazwyczaj nie mamy siły na jakieś pierdoły, może i dobrze. Nie mamy siły na jakieś inne pierdoły poza regeneracją i dotrwaniem, wypoczęciem do kolejnego treningu, który jest właśnie gdzieś tam w godzinach popołudniowych. No i zazwyczaj kończy się to bardzo dobrą kolacją i szybkim pójściem spać, żeby mieć siłę i się dobrze zregenerować do kolejnego dnia. Czym jest bardzo dobra kolacja, czym jest bardzo dobry posiłek dla pływaczki? Zależy też, o jakim okresie mówimy. Trzeba też zwrócić uwagę, że jesteśmy tylko ludźmi, więc bardzo często zdarza się, że mam ochotę po prostu na pizzę, kebaba, cokolwiek, dosłownie cokolwiek, aczkolwiek wiemy też, w jakim okresie możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli jesteśmy w ciężkich treningach, to jak najbardziej. Jeżeli jesteśmy stricte przed zawodami, no to niestety musimy się do lekkostrawnych zazwyczaj posiłków albo do jakichś takich w miarę fajnego, kalorycznych rzeczy. Bułka z bananem? Ale muszę zdradzić, że Alicja Tchórz jadła bułkę z bananem, przysłowiową też, przed zdobyciem Mistrzostwa Europy w Kazaniu. Adam, słyszysz? To twoja zasługa. Mam nadzieję, że nie będzie mi miała tego za złe, że wydałam jej oczywiście tajną broń, ale muszę przyznać, byłam świadkiem, widziałam, mieszkałam razem z Alą
i to dało jej strasznego kopa. A gdzie teraz jesteś? Bardzo ciężko jest się z tobą umówić na wywiad. Jesteś bardzo zajętą osobą. To nie jest, broń Boże, wyrzut. To jest wyraz tego uznania, jak dużo pracujesz nad sobą. Teraz przebywamy na zgrupowaniu kadry narodowej w Bydgoszczy. Piękne miasto. Pozdrawiam mieszkańców. Pozdrawiamy oczywiście jak najbardziej. Co robisz poza pływaniem na co dzień? Jeśli już masz czas, to na co masz czas? Mówiłaś o pierdołach. Na to wiadomo, nie, no ale coś poza tym robisz. Lubię oczywiście właśnie wyjść do dobrej knajpy ze znajomymi wieczorami, jeżeli jest weekend i oczywiście warunki na to pozwalają, no to lubię się spotkać ze znajomymi, obejrzeć dobry film, przeczytać fajną książkę, porobić. Ostatnio mamy fajną zajawkę z kolegami z grupy, żeby przejechać się na gokarty. Więc szukamy sobie jakichś takich zajęć alternatywnych i mało kontuzyjnych, co byśmy mogli oczywiście porobić. Ja bardzo lubię grać w tenisa, aczkolwiek przy moich zdolnościach łamania różnych kończyn i oczywiście różnych kontuzji, niestety jest to zabronione, aczkolwiek przy jakichś okresach wakacyjnych, kiedy mamy urlop, bo można tak to nazwać, oczywiście jak najbardziej z jednego sportu przekładam się na inny sport. Jakoś nie umiem Oczywiście, wysiedzieć miejsca. tenis bardzo regeneruje i bardzo dobrze wpływa na plecy, na kręgosłup i na inne stawy, więc jak Moi najbardziej to fizjoterapeuci rozumiem. mają też fajną robotę później, jak wracamy. Ale co, bardziej mączka czy sztuczna trawa? Jednak mączka. Jednak mączka, oczywiście, czyli jednak ten brud i ten zapach kredy, który mamy potem na skarpetach i na garderobie, jest Oczywiste. jak najbardziej spoko. Powiedz, proszę, jak łączysz naukę, jak łączysz pływanie z nauką? Jesteś osobą, która bądź co bądź cały czas też studiuje. Tak, podjęłam taką drogę studiów, która pozwala mi na indywidualny tok. Na UF-ie mamy taką możliwość, oczywiście to jest to jak najbardziej na rękę. Mamy taką możliwość, żeby nie deklarowania wszystkich przedmiotów, tylko niektórych, więc to też jak najbardziej ułatwia. Stąd też deklaruję przedmioty, które jestem w stanie, szczególnie w takich okresach wyjazdowych, zaliczyć lub nauczyć się właśnie zazwyczaj online. Dlatego deklaruję tylko te przedmioty. Nie idę taką ścieżką klasyczną, teoretycznie powinnam być na magisterce, ale ze względu na to, że też chcę podejść do studiów w taki racjonalny sposób, chcę się rzeczywiście czegoś nauczyć i nie mieć po prostu dyplomu i tytułu i dziękuję, do widzenia. Jestem też na kierunku sport, czyli trener przygotowania motorycznego. Jest to bardzo powiązane z moją dyscypliną, dlatego też zdaję sobie sprawę, że bardzo mi to pomoże w życiu późniejszym, po zakończeniu kariery, przynajmniej mam taką nadzieję. Stąd też właśnie chcę sobie tak na spokojnie bardziej trenować i studiować, niż studiować i trenować. Czyli czego chcesz się nauczyć? Chcesz być potem trenerką? Chcesz mieć własną szkołę, naukę pływania? Cokolwiek? Chciałabym najprawdopodobniej założyć coś swojego przez swoje doświadczenie i CV, które już powoli nabiera rozpędu. Wydaje mi się, że to też fajnie pójdzie i będę. Ja sama widzę, czego młodym ludziom, czego mi jako młodej zawodniczce kiedyś brakowało. Dlatego wydaje mi się i mam taką nadzieję, że będę umiała to kiedyś przełożyć i komuś przekazać. Na razie myślę, że w tym kierunku pójdę, aczkolwiek chcę się skupić na tym, co jest tu i teraz, na trenowaniu, a wszystko może się zdarzyć, dlatego zostawię to na później. A czego ci brakowało? Brakowało mi chyba też takiego mentalnego podejścia. Brakowało mi, żeby mi ktoś uświadomił, że na wszystko przyjdzie czas. Byłam w okresie gimnazjalnym. Bardzo dużo moich koleżanek i kolegów, no już w różne strony poszło. Ja byłam ukierunkowana bardziej na pływanie. Ja miałam to szczęście, że byłam ukierunkowana, aczkolwiek moi rodzice, za co im jestem bardzo wdzięczna, dali mi taką wolną rękę, że nie byłam stricte przywiązana, masz to robić, tylko gdzieś tam mi to fajnie zakorzenili, że się nadaje, że będzie to fajny pomysł na przyszłość, że fajnie się też rozwijała, miałam wspaniałego trenera i widzę też, że bardzo dużo młodych talentów jest no po prostu psychicznie troszkę mówiąc niszczona i w okresie juniorskim idzie wszystko do góry jak najbardziej, aczkolwiek jeżeli już wchodzą w ten wiek młodzieżowców, seniorów, niestety już ich brakuje. Stąd też widać taki powoli mały przełom na Mistrzostwach Polski czy na takich naszych imprezach krajowych, że są już dość znaczne różnice wiekowe na słupkach. A czy ten twój rekord, czy to, od czego zaczęliśmy, to zejście poniżej minuty, to jest coś, co ciebie napędza? Na przykład przed Budapesztem, jakie cele w związku z tym sobie stawiasz, czy w związku z tym stałaś się bardziej głodna? Sukcesów głodna.
Oczywiście, tak jak już powiedziałam, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Staram się wyszukać błędów, które na dzień dzisiejszy już można poprawić. A z trenerami teraz pracujemy tak, aby przygotować się jednak do Budapesztu. Za tydzień mamy Mistrzostwa Polski i już wiemy, że będziemy w okresie takim treningowym. No bo jak wszyscy wiemy, niestety nie da się co 2 tygodnie, co miesiąc, albo raz właśnie w miesiącu mieć formę życia. Stąd też właśnie można pokazać mój sezon do tej pory, że te czasy były coraz szybsze, a nie, że wszystkie na jednym poziomie, za co też jestem wdzięczna, bo cieszę się, że taką drogę przyjęliśmy. Tak, będziemy chcieli w Budapeszcie pokazać się z jak najlepszej strony. Będzie to mój debiut. Mogę też jako ciekawostkę szybko powiedzieć, że Możesz, oczywiście. mój pierwszy puchar świata odbył się w Budapeszcie. Moje pierwsze mistrzostwa świata Europy seniorów odbyły się w Budapeszcie i moje pierwsze mistrzostwa świata najprawdopodobniej, bo nigdy już teraz niczego nie można być pewnym, odbędą się w Budapeszcie. Dlatego mam wielki sentyment i wielki szacunek do tego miejsca. Więc mam nadzieję, że przed tą publicznością, przed innymi rywalkami pokażę się z jak najlepszej strony. A jeżeli tam się nie uda, no to kurczę, w Rzymie musi być super. Brzmi w twoim głosie także i pokora. To też wynik doświadczeń z Tokio? Tak, zdecydowanie. Nabraliśmy takiego troszkę dystansu. Wiemy, że niczego nie możemy być pewni, co też jest chyba dobre z perspektywy czasu, tak myślę. Aczkolwiek też się nauczyłam, że na przykład podczas tego wywiadu, w którym zdradziłam, że chciałabym być pierwszą Polką, która złamie tę minutę na dystansie 100 metrów z tyrem grzbietowym, że jednak też warto mówić o swoich marzeniach. Oczywiście nie będę teraz mówić, że chciałabym popłynąć żabką i zrobić rekord świata, bo to jest mało prawdopodobne. Aczkolwiek, jeżeli jesteśmy blisko i mocno w to wierzymy i jeszcze dodamy do tego ciężką pracę, to jesteśmy naprawdę w stanie osiągnąć bardzo dużo. Otylia Jędrzejczak, to twój wzór? Otylia Jędrzejczak jak najbardziej. Moim wzorem z dzieciństwa, którą pamiętam, to była Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk. To była dla mnie kobieta ideał. Nie dość, piękna kobieta, nie dość, że wspaniała i szybka zawodniczka. Więc na tych dwóch osobach zdecydowanie się wzorowałam. Po dzień dzisiejszy mam też kilka osób, szczególnie z naszego polskiego podwórka, które są dla mnie niezwykłym autorytetem i inspiracją, jak na przykład właśnie wspomniana wcześniej Ala Tchórz, czy Radosław Kawęcki i zawsze uśmiechnięty Kacper Majszak. To są takie osoby, które naprawdę bardzo, bardzo motywują, bardzo pomagają, szczególnie osobom, które wchodzą do tej kadry, bo sama to też przeżyłam kilkanaście miesięcy temu i bije naprawdę pozytywna energia. A kto ciebie zaraził miłością do wody, do pływania? Chyba to był tata, muszę przyznać. On zawsze też lubił jakieś sporty ekstremalne. Sporty ekstremalne dla kogoś, kto pochodzi z Chorzowa Katowic, tak? Pojechanie nad wodę, tak? To o to chodzi? Dokładnie tak. Nie, rzeczywiście, muszę przyznać, że na początku klasycznie, chyba jak u wszystkich, zaczyna się od problemów zdrowotnych, później, żeby kontynuować jakieś tam zajęcia i nie przeszkadzało to z nauką, więc rodzice wybrali szkołę sportową, no i oczywiście trener zauważył talent i całe szczęście, bo szczerze mówiąc, nie wiem, co bym obecnie robiła, gdybym nie pływała. Byłem, a w zasadzie jestem teraz na twoim Instagramie, widzę 10 tysięcy obserwujących, 10, ponad 10 tysięcy fanów. Czy taka liczba dla młodej pływaczki to jest liczba, która z jednej strony zapewne cieszy, bo widzisz, że twoje stories, że twoje posty mają duże zasięgi, ale z drugiej strony, czy to nie jest też dla ciebie im dalej w las, tym większa presja? Im więcej fanów, tym większe obciążenie. Jak sobie radzisz z tym, no, że coraz głośniej wokół ciebie? Przyznam szczerze, że nawet nie wiedziałam, że jest 10 tysięcy i strasznie się cieszę. Czy to jest presja? Kiedyś była presja. Teraz jedyną presję, jaką posiadam, to jest presja i przed samą sobą. Gdzieś tam w głowie dalej mam taką barierę, że wyznaczam sobie cele i jeżeli to się nie spełni, nawet na treningu, to jest po prostu dramat. Ale wydaje mi się, że ja jestem jedyną osobą, którą boję się, że już nie podołam. Wcześniej to oczywiście byli rodzice, był to trener, byli to koledzy, koleżanki, albo co publiczność powie, albo nie daj Boże, co powiedzą kibice, jak mi się roznoga poślizgnie. To jest tylko sport i każdy to musi sobie uświadomić. Cieszę się, że jest tylu obserwujących, bo bardzo dużo osób pisze do mnie też prywatnie i staram się wszystkim odpisywać. Staram się też ich
motywować. Odbyłam kilka wizyt w mojej szkole podstawowej, do której uczęszczałam, więc mam nadzieję, że też kilka osób zaraziłam tą miłością do sportu, tą miłością do pływania. I że kilku osobom uświadomiłam, że naprawdę warto to robić, że naprawdę jest to fajny pomysł na przyszłość. Nie tylko pod kątem, nie wiem, fajnej sylwetki, ale żeby znaleźć sobie hobby. Jest to fajna okazja też do podróżowania, no bo nie ukrywajmy, tyle zawodów na całym świecie. Tutaj Tokio, tutaj Budapeszt, tutaj nawet Łódź, która miała miejsce przed chwilą. Więc jest to naprawdę Budapeszt, fajne. Tokio, Łódź, cały świat. Czekam na zawody w Chorzowie. No właśnie, no tam w Chorzowie jest jakaś pływalnia porządna? Przepraszam. Jest piękny basen wyremontowany właśnie w wspomnianej szkole podstawowej, do której uczęszczałam. Aczkolwiek my właśnie. Problem na Śląsku jest taki, że my mamy bardzo mało basenów 50-metrowych, na których właśnie teraz odbywa się sezon letni, bo aż właściwie jeden. Jeden, który jest w Gliwicach. Więc takie wyjazdy na zgrupowanie, szczególnie w okresie letnim, sezonu letniego, jest to dla nas jak najbardziej na rękę. Oczywiście są plusy i minusy. Plusy, że możemy trenować na naszym basenie, na którym startujemy, aczkolwiek minusy, że żegnamy się znowu z rodziną i nie wiadomo, kiedy wrócimy. To co, zakładamy, że będzie medal na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich? Na razie cel jest inny. Na razie cel jest taki, aby dostać się na te igrzyska na innych warunkach niż do tej pory to było, niż to było w Tokio. Ale cel jest taki, żeby oczywiście wypełnić minimum, a jeżeli to się stanie, to zaprezentować się na jak najlepiej. Ale cel jest też taki na wszystkich zawodach, które odbędą się do tego czasu. Paulina Peda, pływaczka, zawodniczka AZS AWF Katowice, była gościem KF AZS. Dzięki wielkie, Paulina. Dziękuję ślicznie. To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia. Cześć. To jest KF AZS.